dzisiejszym odcinku polecam książkę Joanny Wachowiak Opowiastki dla małych uszu. Wielkie marzenie małej żaby. Był ciepły letni wieczór, w powietrzu fruwały ćmy i świetliki, słychać było cykanie świerszczy i kumkanie żab. Jedna z nich, mała zielona żabka, długo stała na brzegu stawu i patrzyła w górę. Przyglądały się jej dwie sowy siedzące na gałęzi pobliskiego drzewa. Hu, hu, zachukała biała sowa. Na co patrzysz, mała żabko? Na księżyc, odpowiedziała żabka. Jest taki piękny i tak jasno świeci, zachwycała się. Druga sowa, szara, spojrzała w górę. Księżyc jest taki sam jak zawsze. Czym tu się zachwycać? Wzruszyła ramionami. Mnie się bardzo podoba, westchnęła żabka z podziwem. Ja też uważam, że jest niebrzydki, powiedziała biała sowa, ale tak cicho, żeby nie usłyszała jej szara. Chciałabym skoczyć na księżyc, odezwała się po chwili żabka. O tak, skoczyć na lśniący srebrny księżyc. Biała sowa uśmiechnęła się. To bardzo wielkie marzenie jak na małą żabkę. Co takiego? Zatrzepotała skrzydłami szara sowa. O czym wy mówicie? To najgłupszy pomysł, o jakim słyszałam. Nie można skoczyć na księżyc. Wybij to sobie z głowy, niemądra żabko. Ale mała żabka nie posłuchała. Skoczyła na kamień, a z niego na drugi, większy. Naprawdę chcę spróbować, szepnęła do siebie biała sowa. Z kamienia żabka skoczyła na stojącą w ogrodzie beczkę. Hu, hu, lepiej daj sobie spokój, zachuczała szara sowa. I tak ci się nie uda. Z beczki żabka skoczyła na krzak bzu, a po nim wspięła się na gałąź drzewa. Co za uparta żaba! Dlaczego nie słuchasz, co do ciebie mówią? Skoczyć na księżyc, też coś! Złościła się szara sowa. A wtedy mała żabka zebrała wszystkie siły i skoczyła. Dwie sowy aż wyciągały szyję, żeby lepiej widzieć jej skok. A żabka leciała, leciała i spadła prosto do stawu. Och, westchnęła z żalem biała sowa i zwiesiła głowę. I co? Zaśmiała się szara. Haha, mówiłam, że nic z tego nie będzie. Żaba na księżycu, pchi! Zamachała skrzydłami i odleciała. Mała żabka wynurzyła z wody łebek i uśmiechnęła się radośnie. Woda w stawie falowała lekko, jeszcze przez chwilę, a potem wygładziła się i na powierzchni stawu ukazał się księżyc, odbity jak w lustrze. Po środku księżyca widać było uśmiechnięty żaby pyszczek. Biała sowa popatrzyła na ten widok, przechyliła głowę w prawo, zamrugała, przechyliła głowę w lewo i uśmiechnęła się szeroko. Żaba na księżycu, żaba na księżycu!